Hej, dzień dobry. Witam się z Wami, kochani, w kolejnym vlogu w piękny, póki co piątek, bo zapowiadają deszcz, więc tak coś widzę, że te chmury rzeczywiście takie deszczowe chyba się robią, ale póki co świeci słoneczko, więc witam się z Wami w piękny piątek. Cały tydzień był przepiękny, od niedzieli po prostu, no, pogoda marzenie, tak mogłoby być, tak już mogłoby zostać do lata, naprawdę było przecudownie, po 15-17 stopni, no naprawdę super. Ja kończę poprawić mojego złamanego, nieszczęsnego pazurka po raz drugi, słuchajcie, już nie będę Wam mówić, jak mnie to wkurza, bo nienawidzę poprawiać paznokci, ale no nie potrafię też funkcjonować z paznokciem złamanym, więc... Cóż zrobić? Także poprawiam sobie jego tak na szybko i słuchajcie, przez to, że on mi się złamał tak dosyć blisko i krótko, jeśli chodzi o mój naturalny paznokieć, to musiałam sobie skrócić te moje, które miałam, już takie piękne, długie, szpicowate na kwadratowe i na krótsze, bo niestety po prostu to przedłużenie na szpic mi się nie utrzyma przy tym złamanym paznokciu, no i nie będę, wiecie, siedzieć co kilka dni i poprawiać, więc musiałam wszystkie je skrócić. No, także poprawiam pazurka. Wstawiłam obiad. Dzisiaj na obiadek robię makaron spaghetti ze szpinakiem i filetem, no i serek do tego. Zazwyczaj daje się ser feta, ja daję serek topiony. Nie mam fety akurat i ogólnie bardziej chyba mi smakuje z serkiem topionym. Serek topiony śmietankowy, szpinak, filet przyprawiony, podsmażony i makaron do tego. I powiem Wam, że bardzo u nas wszyscy zajadają się tym daniem. Robiłam chyba w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu jakoś i takie wyszło pyszne. A słuchajcie, ja zwykle robiłam z żywego szpinaku w liściach, liściastego, a ostatnio kupiłam mrożony i słuchajcie, zdecydowanie lepiej mrożony, bo mrożony jest rozdrobniony, o może tak, bo to też ma znaczenie, ten taki drobny posiekany, chyba on już jest, i powiem Wam, że naprawdę robi robotę. Wyśmienite, to było tak pyszne, że o, zajadaliśmy się wszyscy tutaj, także dzisiaj to na obiadek. I dzisiaj w ogóle mam w planach iść do Martyny. Nasi mężowie teraz, znaczy Martyny, mąż mój prawie, może, pracują na przeciwnych zmianach, więc jak wcześniej pracowali na tych samych, także było nam się łatwo spotykać i często się widywałyśmy, tak teraz jest to troszeczkę bardziej utrudnione, no ale gdzieś tam zawsze się spotkamy, także dzisiaj idziemy z Ignasiem. Balek zapewne na dwór pójdzie, a my idziemy do Martyny. Także dzisiaj takie plany. No i zatopuję sobie i koniec męczarni. No, także słuchajcie, taki poranek. Zaraz jeszcze sobie zrobię jakąś kawkę. Już jesteśmy po śniadaniu wszyscy. Obiadek się gotuje, podłogi umyte, więc super. To mnie cieszy i lubię. Lubię po prostu tak funkcjonować. Właśnie mi kamera jeszcze spadła. Nie wiem, że ona już ledwo coś tam. Znaczy nie wiem, ona jeszcze nagrywa, spoko, ale niestety już jest po dwóch chyba upadkach takich dosyć poważnych i ogólnie mam trochę uszkodzoną obudowę. No i bateria nie trzyma, którą miałam poszukać, ale jeszcze nie poszukałam. Jakoś tam nagrywa się, no ale jeszcze nadmiar złego spadło mi przed chwilą całym statywem. Ja, Piccolo, panowie ściągają rusztowanie, chyba z mojej strony już koniec będzie tutaj, w sensie w balkonu. Będę mogła w końcu posprzątać balkon, bo mam taki syf. Raz tam sprzątałam w trakcie ich roboty, ale z powrotem wygląda tak, jak wyglądało, więc odpuściłam i stwierdziłam, że po całej robocie ogarnę i będę mogła w końcu i umyć okna tutaj i właśnie ogarnąć sobie balkon, także super. I panowie taka właśnie umrzucają to rusztowanie, że... Ale już mamy z tej strony pomalowane. Połowa bloku już z tyłu jest ocieplona i pomalowana, więc super. No, a ja się ogarniam, kochani, słuchajcie, bo jakoś tak w sumie cały ten tydzień maluję się, bo jest tak większa ochota. Nie wiem, czy ta pogoda.
ale jakoś tak zachciało się, więc szybciutko się szykuję. Ja sobie tą paletkę kupiłam na ostatniej promocji w Rossmanie. Pokazywałam ją w filmiku i słuchajcie, ja jej nie używałam dobrych kilka miesięcy. Taka kolorystyka, wiecie, złota, troszeczkę jakiegoś takiego lekko bordowego koloru, żółty, złoty i tak dalej. Czyli takie powiedzmy moje kolorki. I ona normalnie kosztuje chyba około 30 zł, jeśli się nie mylę. Ja za nią dałam, ona chyba kosztowała 11 coś. Że ja sobie myślę, a biorę, taka wiecie, fajna, podręczna i w ogóle. I powiem, że przypomniałam sobie dopiero o niej jakiś czas temu, powiedzmy, nie wiem, z miesiąc. U Nicole, mama ginekolog, była w Rossmanie i pokazała się w makijażu takim właśnie żółto-złotym i pokazywała, czy kupiła sobie tą paletkę i ją testowała, bo oni chyba tam wprowadzają w firmie pędzle czy coś w tym rodzaju i chciała sobie te pędzle przetestować czy coś na tej zasadzie i pokazała tą paletkę i ja mówię, kurczę, fajny ten makijaż, czemu ja się nie maluję tą paletką? No i tak od jakiegoś czasu sięgam bardzo często. Powiem wam, że za 30 zł może bym nie kupiła, ale za te 11 powiem wam spoko. I pigment jest fajny i fajnie się to rozciera, fajnie się pracuje, można dokładać. Nie jest to zabójczy pigment, od razu podkreślam, ale na takie makijaże, wiecie, normalne, codzienne, spoko. Rozjaśniający cień na całej powiece mam z Colourpop, ale resztę wszystko wykonałam właśnie tą paletką i muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie mi się z nią pracuje. Za cenę tych 11 zł to naprawdę polecam. Nie wiem, czy jeszcze nie było do wyboru jednej czy dwóch propozycji kolorystycznych, nie pamiętam, ale no jeśli chodzi o tą, no to ja przetestowałam i muszę wam powiedzieć, że naprawdę dobrze mi się pracuje. Także takie małe odkrycie dzięki Nicole, mimo że kupiłam sama, ale no tak czasami jest, kupi się coś, położy się w szufladzie, schowa i leży, a tak naprawdę ma to jakiś tam potencjał, także jakbyście chciały taką kolorystykę i byłaby w promocji, to zachęcam. I chciałam wam tylko właśnie pokazać, że chodzi mi o taki szpinak, bo ja nie wiem, czy ja tam dobrze wam powiedziałam, to są po prostu liście pokrojone, a on jest w takich bryłkach. No i powiem wam, że naprawdę do tej propozycji makaronu, bo ja akurat tutaj makaron spaghetti będę dodawała, to się świetnie sprawdza, bo on właśnie tak fajnie oblepia ten makaron, a jak ja dawałam w liściach, to wiecie, zrobiły się takie kubki tego szpinaku i nie każdy dostawał, wiecie, taką samą porcję szpinaku, jak powiedzmy, no nie każdy dostawał, może tak, chciałabym się jak nie druga osoba, ale wiecie, o co chodzi. W każdym razie do takiego dania bardzo wam polecam i naprawdę to jest przepyszne. Dobra, słuchajcie, kochani, dostałam też olejek CBD, o którym wam wspominałam w poprzednim vlogu i to jest marka Canaste. U mnie smak waniliowy, moc 550 mg, na stronce są 3 smaki do wyboru, 4 wielkości, jeśli chodzi o tak zwane stężenie. Tutaj mamy podane wszystko w miligramach i to właśnie wyróżnia ten olejek spośród gdzieś tam innych dostępnych na rynku, właśnie, że tutaj mamy, nie mamy podawanego stężenia w procentach, tylko właśnie w miligramach. Mamy 30 ml z racji tego, że ten olejek jest zawieszony w olejku kokosowym, czyli zwiększa swoją, tym samym swoją objętość. No i co, ja będę nagrywała dla was filmik taki, wiecie, powiedzmy szczegółowy na temat olejku CBD, na temat moich testów, na temat konkretnego tego olejku CBD, który ja dostałam do testów, bo wam mówiłam właśnie, że dostałam taką propozycję współpracy w styczniu już i powiem wam, że ja się w ogóle tym tematem nie interesowałam w tamtym czasie, dopiero teraz. I ja dopiero teraz widzę, że bardzo dużo ludzi dostało właśnie te olejki do przetestowania. Szczerze powiedziawszy, nie miałam w ogóle o tym świadomości, bo jakoś ja tak, wiecie, nie wszystkich jakoś tak bardzo nie śledzę, nie śledzę wszystkich nowinek, więc ja jestem troszeczkę w tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy. I dzisiaj dostałam komentarz pod właśnie wpisem na temat olejków CBD na moim Instagramie, że coś w rodzaju, wiecie, ja to tak interpretuję, że no, ty też o tym piszesz, wszyscy teraz o tym piszą, bo wszyscy to dostali, ha, 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 ha i tak dalej. I wiecie co, takie coś mnie wkurza, muszę wam powiedzieć szczerze, że takie coś mnie wkurza. Ja czasem rozumiem, dlaczego to jest tak wszystko oceniane i dlaczego tak to wszystko wygląda, bo wiecie, jak coś ktoś dostaje za darmo, to na pewno ściemnia. Takie jest teraz przeświadczenie i tak w takie rzeczy ludzie wierzą. I słuchajcie, ja nie mówię, że nie, bo duża większość osób tutaj będących na YouTube robi to dla pieniędzy, ma kontrakty, dostaje pieniądze za recenzję i to niemałe pieniądze, zarabia, traktuje YouTube jako pracę wielokrotnie, bądź też niewielokrotnie, gdzieś tam
naginało prawdę, mówiło, że coś jest super, a tak naprawdę nie było super. Ja w to nie wątpię, wiem, że takie rzeczy istnieją, też się z takimi rzeczami spotkałam, ale słuchajcie, nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, bo nie każdy za jakąś tam daną rzecz, czy nawet za pieniądze się sprzeda, tak brzydko to powiem. Nie każdy, kto dostanie jakiś produkt i dostanie go za darmo, czy dostanie za niego pieniądze, ściemnia i od razu jego recenzja jest ściemą. Ja wiem, że tego wszystkiego jest przesył, ja wiem, że ludzie mają tego wszystkiego dosyć i tak dalej, i tak dalej. I to jest troszkę krzywdzące dla niektórych z nas, bo ja na przykład dużo rzeczy nie dostaję, no mogłabym naprawdę policzyć, nie wiem, w ciągu roku na jednej ręce, czy na dwóch rzeczy, które ja dostanę. I to jest takie troszeczkę krzywdzące, że gdzieś tam ktoś od razu myśli, o, dostała, pewnie będzie ściemniała. Co ja muszę podkreślić? To jest olejek naturalny, organiczny. To jest produkt, to jest suplement diety. Nie dla każdego jest wszystko, nie na każdego to podziała. Dużo błędów z tego, co ja czytam, jest w sposobie zażywania, w wyborze stężenia, wielkości, w tym, jak ludzie to stosują, jak ludzie w ogóle to wszystko rozumieją, bo wiele pewnie ludzi myśli, że im większe stężenie, tym lepiej, a tak naprawdę to do końca nie jest prawdą. Ja powiem Wam, że bardzo dużo czytam na temat tego olejku, bo no jednak jest to suplement diety, jest to coś, co wprowadzam do swojego organizmu i chciałabym o tym wiedzieć jak najwięcej. I naprawdę mam już swoje przemyślenia dotyczące tego. Stosuję sobie też... Co się stało? Przyczepić. Stosuję sobie też ten olejek na własnej osobie, na własnym organizmie i ja Wam będę mówiła o tym, jak on wpłynął na mnie, na moje zdrowie, na mój organizm, na moje samopoczucie i tak dalej, i tak dalej. To, że ja... Oj, to jest złamane chyba, Ignasiu. To, że ja ten olejek dostałam za darmo, to nie równa się od razu, słuchajcie, że to będzie ściema. I ja wiem, że ja tutaj mam większość Was, które polegają na mojej opinii i wierzą temu, co ja mówię i bardzo, bardzo się cieszę, ale no ta akurat dziewczyna, która mi to napisała, no troszeczkę, powiedzmy, podniosła mi ciśnienie, bo nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, naprawdę. To, że ktoś coś dostaje, nie oznacza się, że będzie ściemniał, naprawdę. A też po drugie, trzeba wziąć naprawdę na to poprawkę, że nie na każdego każdy produkt zadziała. Słuchajcie, na mnie ten olejek może dobrze zadziałać i wystarczy mi stężenie czy wielkość 550 mg, a dla kogoś to będzie za małe. Każdy z nas ma inne problemy, inne schorzenia, inne rzeczy, z którymi sobie nie radzi i które chciałoby poprawić, pomóc sobie i tak dalej. I to trzeba wziąć pod uwagę. Więc ja stosuję, bo jestem bardzo ciekawa tego, jak on wpłynie na mnie, na mój organizm, na moje zdrowie. I jeśli będę mogła komuś z Was pomóc, moim zdaniem, moją recenzją, to ryzykuję, biorę to i to zrobię, tak? Także ja jestem z Wami zawsze szczera i szczera będę. No i co? No i czekajcie na mój filmik po prostu, ja Wam powiem, jak to u mnie wygląda i tyle. Ale też naprawdę miejcie na to poprawkę, że to, że coś się u mnie sprawdzi albo też się nie sprawdzi, nie oznacza, że tak samo będzie u Was. I o tym trzeba pamiętać i ja zawsze o tym pamiętam, kupując jakieś tam rzeczy. Ja nie idę ślepo i nie myślę sobie, dobra, ona poleciła, to na pewno mi się sprawdzi, a jak mi się nie sprawdzi, to ona na pewno kłamała. Bo to nie jest tak, naprawdę to nie jest tak i tutaj muszę troszeczkę stanąć i w obronie dziewczyn i w swojej też, że to nie jest do końca tak. Ja wiem, że tak jak Wam powiedziałam, że są osoby, które gdzieś tam potrafią pewne rzeczy zrobić dla pieniędzy, no ale słuchajcie, naprawdę nie wszyscy, no słuchajcie, nie wszyscy i nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, a ja sobie testuję, zażywam, a z Wami się podzielę, jak to tam będzie miało dalej na mnie wpływ. Ja czytałam Wasze opinie, Wasze zdanie pod ostatnim vlogiem i naprawdę, no, z tego co czytam, to 95%, jak nie więcej ludzi poleca, widzi efekt i są pozytywne recenzje, no i opinie przede wszystkim ludzi, którzy to próbowali, nie na stronkach jakichś konkretnych producentów, tylko po prostu opinie. No, także stosujemy.
I słuchajcie, o właśnie przy okazji zrobiłam paznokcie, słuchajcie, musiałam skrócić je na kwadraciaki, co nie leży mi kompletnie i w ogóle nie podobają mi się te paznokcie, no ale odświeżyłam, bo już 2 tygodnie minęło, ten sobie przedłużyłam, bo ten mi się właśnie, mówiłam wam, złamał. No i wszystko poszło na kwadraciaki, no żeby po prostu nie narażać je na tego jednego, na łamanie się ciągłe i poprawianie, bo po prostu mi się nie chce, także wylądowałam z takimi kwadraciakami, no ale cóż. A słuchajcie, też ostatnio byłam w Pepco, ale musiałam jechać do Pepco do Bierutowa, dlatego że u nas w Namysłowie, w tej naszej ala galerii, był jakiś tam pożar, no i było wszystko pozamykane, a właśnie chciałam jechać i skorzystać i kupić Ignasiowi i Aleksowi jakieś tam rzeczy z tej bawełny organicznej, no ale z braku laku pojechałam do Bierutowa, a powiem wam, że w Bierutowie bardzo jakiś taki skąpy, mały ten wybór był, więc tam dużo w sumie nie kupiłam. Przy kasie w ogóle trafiłam na takie spodenki i tutaj mam akurat rozmiar 104. Nie wiem, czy na Ignasie nie będą trochę przydłuże, może do lata akurat w jakoś w miarę, no ale w każdym razie takie spodenki udało mi się wyhaczyć za 15 zł i w sumie tak, tu jest, a mamy normalne, normalny materiał, tak powiem, i też kupiłam na 104. Tutaj o, mam tą bawełnę właśnie organiczną, 2 sztuki udało mi się dorwać. Też na 104 kupowałam. Tak, i w ogóle one co? 8 zł, także słuchajcie, no 8 zł. Taki wzór. I szczerze powiedziawszy, dla chłopców z bawełny organicznej to jeszcze była ta mała rozmiarówka. A te z takich większych niestety. I wiecie co, wzięłam 2 pary spodenek znowu, ale tym razem wzięłam na 104. Wzięłam sobie miarę, ściągnęłam z Ignasia spodenek, te, które są na niego najlepsze rozmiarowo. I powiem wam, że ani 98, ani 104 nie jest dobrym rozmiarem, bo on jest, tak powiem, że pomiędzy po prostu. 104 jest trochę za duże, a 98 jest takie na styk i powiem wam, że w sumie tak naprawdę nie wiedziałam. Ostatnio kupiłam na 98 dwie pary, a teraz kupiłam na 104. Ale to już są, to nie jest chyba już ta bawełna organiczna, nie wiem czy te są. To jest to zwykłe, nie ma tutaj metki, nie wiem, ale w każdym razie wzięłam na 104, zobaczymy jak wypiorę, czy one się troszeczkę, nie wiecie, zejdą i tak dalej, być może i będą lepsze, no bo one są, powiedzmy tak, no troszkę są za długie, z długością nie ma jakiegoś problemu, bo to można wywinąć, ale najgorszy jest pas, bo pas pomiędzy 98 a 104 jest dosyć duża różnica i powiem wam, że wzięłam te spodnie, ale taka nie jestem pewna, no ale... Tak to czasami bywa, także małe zakupy. Aleksowi wzięłam też 2 koszulki, no ale tam skarpetki. Ignasiowi też jeszcze wzięłam skarpetki z tej bawełny organicznej. Na Aleksa powiem wam, że też w sumie z 2 koszulki kupiłam, 2 rodzaje były, bo jeszcze były na przykład w kolorze zielonym były 3 różne jakieś tam motywy. No a wolałabym na przykład jakieś inne kolory, także jeszcze tutaj zajrzę do u nas do Namysłowa. Jak będę, no i ale powiem wam, że naprawdę bardzo fajny materiał ta bawełna organiczna. Mam nadzieję, że to będzie po praniu się fajnie zachowywało. Ja ogólnie na ciuchy z Pepco nie mogę narzekać, jeśli chodzi o ogólnie o dzieci czy tam o siebie. No teraz już dawno ja nie miałam żadnych, ale kiedyś tam wcześniej. No czasami zdarzają się takie rzeczy, że wiadomo po praniu gdzieś tam ten szewek idzie nam nie tak jak powinien iść, ale tak naprawdę powiem wam, że to jest spotykane we wszystkich chyba firmach, także, znaczy może nie wszystkich, ale takich tutaj powiedzmy sieciówkowych, także zobaczymy, czy to będzie jakaś różnica, ale no takie coś się pojawiło, więc warto skorzystać, a fajne wzory są, bardzo ładne kolorki. A w ogóle słuchajcie, coraz częściej taki widok za oknem, czyli przepiękne słoneczko, na okno nie patrzcie, bo jest syf, ale to się nadrobi za jakąś chwilkę. No, ale mamy pięknie słoneczko od samego rana, więc my dziś na pewno skorzystamy. Ja sobie powiem wam, że miałam taki dzisiaj dość, myślałam, że nie, ale taki pracowity dzień. Myślałam, że tak nie będzie, ale jednak był, bo i był trening i oczywiście standardowo ogarnięcie mieszkania i posprzątałam sobie parką. Słuchajcie, już od nas tutaj ściągnęli właśnie rusztowanie, poszli tam na stronę mojej mamy, a co za tym idzie, no już nie miałam tutaj właśnie rurek różnych. Byłaś Franki? Franki zapakował się do Ignasia łóżeczka. No już kilka razy złapałam go na tym, że on się ładuje tam do jego łóżeczka. Chyba mu wygodnie pani idzie z jakimś dzieciątkiem malutkim i płacze tutaj biedne. Także słuchajcie, mogłam sobie posprzątać balkon. W sumie drugi raz w sumie sprzątałam kiedyś tam na początku, ale to była robota głupiego, bo co ja posprzątałam, to tak naprawdę
kilka chwil ten cały styropian, wszystko, bo wiatr wiał. Z powrotem się znalazłam na balkonie, ale dzisiaj sobie tak fajnie posprzątałam, fajna w ogóle pogoda i już razem ze mną wyszedł. Znaleźliśmy przy okazji pod paletą traktor jego, także radości było co niemiara. Ja podsuwałam sobie szafkę, wszystkie te palety, bo mam tam dwie te palety, te moje leżanki, tu moją leżankę właśnie z dwóch palet. Posprzątałam tam, pozamiatałam i w ogóle starałam sobie parapety, wszystko powywalałam, jakieś tam ziemię stare, jeszcze jakieś kwiatki tam były w ogóle. Tak, umyłam doniczki, także ogarnęłam i ten balkon tak przejrzał na oczy, także całe, całe szczęście. I w sumie jak troszeczkę już pogody będą takie wyższe, wiecie, przez dłuższy czas, to myślę, że będziemy startować z robotą balkonu. Nie wiem, kiedy to nastąpi, bo w sumie tato będzie z Mateuszem działał i u nas, i u siebie tam. Więc nie wiem, kto pierwszy w kolejności, czy mama moja, czy ja, więc nie wiem, kiedy dokładnie będzie, ale no, mamy taki zamiar coś z tym balkonem naszym zadziałać. Zobaczymy, co to wyjdzie z naszych planów. Jakiś tam, wiecie, jest, ale co wyjdzie w praniu, to zobaczymy, bo to wszystko, wiecie, od różnych rzeczy jest zależne, od tego, czy mam plan zrobić troszeczkę inną balustradę, czy mi się to wszystko zmieści, no i w ogóle, no zobaczymy. Także na pewno będę Was informowana, pewnie Wam pokażę, jeśli coś się zadzieje. No a tymczasem my będziemy zmykać na dwór, z Wami się pożegnam przy okazji, bo coś tam już ponagrywałam przez jakiś tam dłuższy czas, no i na pewno coś tam mam, więc jakiegoś vloga Wam tam skręcę. Także słuchajcie, u nas póki co myślę, że już na lepszej drodze niż dotychczas i miejmy nadzieję, że tak zostanie, że tak będzie małymi kroczkami powolutku do przodu. Pogoda fajna, za oknem słoneczko, więc to napawa na pewno dużym, dużym optymizmem. Hej, idziemy na dwór? Tak? Idziemy na dwór, tak? Także zbieramy się i pędzimy na dwór, korzystać z pogody po dworku, pójdziemy chyba wróci. Teraz troszeczkę się po dworku jeszcze u niej, miejmy nadzieję, zrelaksować, pogadać coś troszeczkę i tyle. Także dziękuję Wam pięknie za uwagę, kochani, i trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym, pa!